Co możesz zmienić w swoich nawykach żywieniowych, aby poradzić sobie z trącikiem? Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z dietą w leczeniu trąciku jest tak zwany indeks glikemiczny. Otóż jeśli mamy zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, to nasz organizm produkuje i wydziela do krwi większe ilości insuliny, czyli hormonu, który ma za zadanie obniżyć stężenie cukru. Z kolei wzrost poziomu insuliny wzmaga wydzielanie insulinopodobnego czynnika wzrostu, w skrócie określanego jako IGF. I to właśnie wspomniany IGF może powodować lub zaostrzać przebieg trąciku na wiele różnych sposobów. Przyczynia się on m.in. do zatykania się mieszków włosowych, nadmiernego wzrostu keranocytów w kanale łojowym, czy też nieprawidłowego złuszczania się korneocytów. Sprzyja również nadmiernej produkcji sebum, kolonizacji bakterii propionibakterium acnes i zaostrzaniu stanów zapalnych. Dlatego wysoki poziom glukozy we krwi poprzez dalsze następstwa metaboliczne przyczynia się do zintensyfikowania zmian trądzikowych. Wobec tego zaleca się ograniczyć spożycie produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzone z udziałem ludzi pokazały, że stosowanie diety o niskim indeksie glikemicznym zmniejsza liczbę zmian trądzikowych i łagodzi nasilenie tej choroby. Produktami o wysokim indeksie glikemicznym, których powinniśmy unikać, jeśli chcemy zadbać o swoją cerę, są produkty zawierające wysokie ilości węglowodanów, w tym głównie cukrów prostych. Do produktów tych zaliczamy przede wszystkim produkty na bazie mąki pszennej, np. białe pieczywo, kaszę manną, ryż biały i wafle ryżowe, czy też gotowaną marchew. W tej grupie mieszczą się też słodycze, np. cukierki, czekolada mleczna, suszone owoce, napoje gazowane, soki i napoje owocowe, lody, a także piwo. Aby skutecznie walczyć z trądzikiem, powinniśmy sięgać po produkty o niskim indeksie glikemicznym. Do tej grupy produktów zaliczamy m.in. pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak ryż brązowy, makaron razowy, kasza gryczana, czy też otręby pszenne. Stosunkowo niski indeks glikemiczny mają też świeże i surowe warzywa. Ogólnie można powiedzieć, że im więcej błonnika w produkcie, tym ma on niższy indeks glikemiczny. Spośród owoców o stosunkowo niskim indeksie glikemicznym można wymienić np. czereśnie, wiśnie, awokado, owoce cytrusowe, maliny czy też gruszki. Bardzo niskim indeksem glikemicznym charakteryzują się produkty wysokobiałkowe i wysokotłuszczowe, takie jak oleje roślinne, masło, wędliny, mięso, jaja, orzechy. Decydując się na stosowanie diety o niskim indeksie glikemicznym, powinieneś wiedzieć też o dodatkowych zasadach. A mianowicie wszelkie metody obróbki produktów, takie jak rozdrabnianie i gotowanie, powodują wzrost wartości indeksu glikemicznego. Z kolei w przypadku owoców, im są one bardziej dojrzałe, tym również mają wyższy indeks glikemiczny. Dlatego też najlepiej spożywać produkty jak najmniej przetworzone. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że negatywny wpływ na pojawienie się trądziku i stan skóry u osób, które się z nim zmagają, mają produkty mleczne, w tym szczególnie mleko. Najnowsze opracowanie naukowe z 2019 roku, którym objęto wyniki 14 badań, jednoznacznie dowiodło, że osoby regularnie spożywające mleko mają wyższe ryzyko wystąpienia trądziku i to nawet prawie o 50%. Co ciekawe, większy wpływ na powstawanie zmian trądzikowych ma mleko odtłuszczone niż mleko tłuste. Osoby pijące mleko odtłuszczone mają wyższe ryzyko rozwoju trądziku o ponad 80%. Jak to się dzieje, że mleko zaostrza objawy trądzikowe? Otóż naukowcy dowiedli, że mleko powoduje wzrost poziomu insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF, o którym wspomniałem, omawiając znaczenie indeksu glikemicznego, i odbywa się to na dwa sposoby. Po pierwsze, mleko i produkty mleczne naturalnie zawierają w swoim składzie IGF, który nie jest rozkładany w naszym przewodzie pokarmowym, tylko od razu jest w nim wchłaniany. I po drugie, kazeina obecna w mleku sprawia, że z wątroby uwalniany jest IGF, co powoduje wzrost jego poziomu we krwi. Co więcej, mleko zawiera hormony płciowe, m.in. androgeny i dihydrotestosteron, które mogą pobudzać powstawanie trądziku. Przy okazji wspomnę też, że trądzik mogą nasilać odżywki białkowe, które często opierają się na białkach mleka, w tym nie tylko na wymienionej przeze mnie przed chwilą kazeinie, ale również na serwatce. Zaostrzaniu zmian trądzikowych może sprzyjać też czekolada i prawdopodobnie nie dotyczy to tylko czekolady mlecznej. Badania przeprowadzone z udziałem mężczyzn wykazały, że spożywanie gorzkiej czekolady w ilości 10 g dziennie przyczyniło się do istotnego wzrostu złuszczenia korneocytów, a także skutkowało zwiększoną kolonizacją bakterii odpowiedzialnych za rozwój trądziku. Podobne efekty zaobserwowali również inni naukowcy, którzy ochotnikom badania podawali codziennie 25 g gorzkiej 99% czekolady przez 4 tygodnie. Odnotowali oni wzrost liczby zaskórników i grudek zapalnych. Szereg badań z różnych krajów pokazał też, że żywność bogata w szkodliwe tłuszcze utwardzone, żywność wysoko przetworzona, w tym produkty smażone i fast foody, również mogą przyczyniać się do wystąpienia i zaostrzenia zmian trądzikowych. Dlatego jeśli zmagasz się z trądzikiem, to uważam, że powinieneś zrezygnować z gotowych produktów takich jak burgery, zapiekanki, pizza, hot dogi czy też frytki. Dobrym krokiem w kierunku poprawy swojej cery będzie też wyeliminowanie wyrobów cukierniczych, w tym szczególnie pączków, drożdżówek, herbatników, batoników, wafli czekoladowych, a także przekąsek typu krakersy i chipsy ziemniaczane.